Witam dzięki uprzejmości firmy Primeline, która dystrybuuje produkty Montegrappe na Polskę. Mogę zaprezentować tak oto pięknie zapakowane pióro w kartonowym pudełku. Mieści się kolejne pudełko, klapkę odchylamy i wyciągamy już właściwe, luksusowo wyglądające opakowanie tego produktu. Takie geometryczne wzory i plakietka z nazwą firmy. Otwiera się to i pokazuje pięknie wykonany środek z takiego skórkopodobnego materiału. Tam na dole mamy miejsce na instrukcję i nabój, który się tu gdzieś plącze. To jest trochę też, o, nabój się znalazł, Montegrappe, historia firmy, która powstała ponad 100 lat temu, a jej współzałożycielem był Heinrich Elmo Helm, który właśnie od tego Elmo, jego pseudonimu, tak właśnie nazywa się ten model Montegrappe. Pióro wykonany, korpus i skówka jest z żywicy, metalowe, srebrne wykończenia. Na skówce mamy nazwę firmy i właściwie nic poza bardzo niewielkim, ale sprawnie działającym klipsem. Trochę jest tu nawiązań do wtedy, na początku działania tej firmy, bardzo rozpopularyzowanego Bauhausu. Minimalistyczny wzór, z góry taki lekko zaokrąglony, z dołu korpus tak samo, wszystko jest tutaj na wysoki połysk wypolerowane, a po odkręceniu widzimy stalówkę stalową z takim samym wzorem, jaki był na pudełku i spływak. Sekcja średniej długości z plastikowym gwintem, który odkręca się bardzo niewiele, tylko tutaj widać trzy gwinty. Pióro nie należy do małych, ale wygodnie się trzyma w ręce, chyba że ktoś akurat złapie tutaj na tą końcówkę, gdzie jest uskok między sekcją a korpusem, natomiast można trzymać i powyżej. Dość długie, nie wymaga założenia skówki z tyłu, ale można ją założyć i widać, że jest to dość długie wtedy, ale jakoś tam pewnie da się pisać. Po odkręceniu widzimy, że w pióro jest zaopatrzone w konwerter. Tu pasują naboje i konwertery standardu International. Co ciekawe, tutaj chyba tak wykręcam, bo tak, konwerter jest na gwint. Także na pewno nie wypadnie. Ostrzegam, żeby nie próbować go wyrywać, bo można sobie konwerter uszkodzić. Jak mówiłem, małe nie jest i widać tu, że to długość lamy Safari, a dłuższe od Duofolda, Parkera, Soneta, które są powyżej. No i Pelikan 140, tam to maleńki przy tym piórze się wydaje. Jest także i z nich najbardziej grube, tak mniej więcej w połowie korpusu. Ma 14 cm i 2 mm długości założoną skówką, bez skówki. Ma 12 cm i 7 mm długości, natomiast waży 24 gramy, bo to żywica, a nie lakierowany metal. Jeszcze pomierzę. Średnica w połowie skówki to niewiele ponad centymetr, a w najszerszym miejscu 1,5 cm. No i teraz zobaczmy, jak ta naprawdę ładnie wyglądająca stalówka, bo nie ukrywam, że mi się podoba, sprawuje się przy pisaniu. Tutaj widać, że zamoczyłem stalówkę w atramencie. Jest to F-ka, dość twarda, chociaż troszkę jak docisnę, tam więcej atramentu się przedostaje. Przy szybkim pisaniu nic tutaj widać nie przerywa. Bez nacisku. O, jak poprawiłem ręce, to piszę, atrament przepływa bardzo dobrze. Natomiast zobaczmy, jak odwrócone. No, daje radę. Nie jest to wiele cieńsza krestka, ale dobrze wyszlifowane i
Zupełnie przyzwoicie się tym piórem pisze, nie trzeba nic polerować z drugiej strony. Jest to bardzo ciekawy model, ładnie wyglądająca stalówka, która rzuca się z daleka w oczy, bo w samym piórze nie ma specjalnie do czego oka przyłożyć, co nie znaczy, że jest brzydkie. Jest to pióro, które mnie się podoba, nie za bardzo przeładowane jakimiś ciekawostkami i wodotryskami. Jest to przedmiot ładny, estetyczny, który ma służyć do pisania i do tego się rewelacyjnie nadaje. Także model Montegrappy Elmo jest godny polecenia. Dziękuję za uwagę.